cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MDD Fishing Team. Siemanko. Dzisiaj kreślimy Adama. Także co, plan jest okoń, szczupak na rzece. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co? Mówcie, panowie, coś. Zobaczymy, co będzie. No, także to trzymajcie kciuki i zobaczymy, co będzie z tego. Do później, elo. Ale miałem piękne branie, u panowie, i to będzie okoń. Na 1000% okoń. A co ty założyłeś? Zimana, TRD Bug. Patrz, jaki piękny. Wow. Ale branie, stary petarda. Pięknie, stary. No teraz go mierzymy. No ale prawdopodobnie 4 będzie miało. No, nawet w okolicy, nie? Będzie miał 4 na pewno. No prawie, że 41, nie? Także no. Piękny gałusek. Zaraz wam pokażę przynętę. Tu jeszcze raz na pomarki. Zobaczcie, pierwsza rybka dnia. No coś pięknego. Takie garby to jest. Raj po prostu. A tutaj macie przynętę, na którą się pokusił Zeeman TRD. Na haku offsetowym, no hak trochę duży. No ale co, prowadzenie po dnie, opad i szuranie po dnie. I tak, tak to by wyglądało. Siedzi następny. No. Tak, następnego mam. Daj go tu. A jest, patrz. W rękę go weź. A ten tak, wiesz jak branie było? Nie było puknięć, tylko odbicie, wiesz? O, piękny garbus. Zobaczcie, kolejny też pięknie garb, ta sama przynęta. No ten jest trochę mniejszy. Także, no, to co kochamy najbardziej, blue box. Tak. Tym razem Maciek ciągnie ładnego garbuska. Mniejszy jest, no ale jest, patrz, ładny, ładny, dawaj go. O, takie ze 30 na pewno, nie? Pokaż go, przynęta ta sama. Znaczy obrazce, no ten w okolicy 30, nie? O, teraz ładnie uderzył. Ale mówię, no i uderzył mocniej, nie? A jest ładny. Ale nie są już takie grube, nie? Jest następny, o! Ten ładnie uderzył, no. Ten jest większy. Ten jest większy, Maciek. Większy. Tak, bije głową, zobacz. Dużo większy. Na pewno, minimum. O, jak nie płaszczę. No zobaczcie, kolejna piękność. Potem taki ze 30 na pewno. To sama przynęta cały czas. Co, zbierają z dna, nie? A już taki ładny, ładny, nie gadaj. Daj go z przynętą, pokaż. Po raz kolejny Zeeman TRD. Adam ma pierwszego oksa i od razu chyba grubasek. Będzie duży chyba. Weźmiesz w rękę? Duży czy nieduży? Mów. Właśnie nie widzę jeszcze, ale jest.
zobaczcie, jaki garb Adam ustrzeli. Pierwszy, ale od razu konkretny, nie? No piękny. Dobra, mierzymy 43 z kawałeczkiem. Także piękny garbusek. 1250. Poczekaj, ile? 1250. 1250, no to piękny garbusek, co? No i oczywiście Adam ma PB, także gratulujemy. No proste. To są konie, nie? To jest to. Mamy kolejnego garba w akcji. Duży? No pokaż się, pokaż się. Ale piękny, dawaj go jeszcze raz, trzymaj. Dobra, wypuszczamy rybki. Adamo, największy Adam, pokaż go szybko. No coś pięknego, grobasek jak nie wiem. Mierzyliśmy, jak widzieliście, 1200, ile tam było? 40, 1250. tak? 1250. 50, no pięknie. Dawaj resztę, wypuszczę, śmiało. Potem kolejny 40, prawie jeden był. 30, chyba 6, a reszta już poniżej, nie? Także jak na godzinkę, panie, panowie, grubo, nie? Jest. Nieduży. Ale ładnie uderzył. No i co, mam kolejnego garbuska? Adam. Pokaż, co tam masz. Duży? Nie, na pewno mniejszy niż wcześniejszy, ale... No, taki pod 30, nie? No. Na tym kiku ciężko się... I po raz kolejny ta sama przynęta. Walimy na Simanki DRD na czebureszkach. Nie, to nie są blaki. Blaki są inne. Nie, to jest MPP. Aha. Tak jak masz SG2, a blaki to są SG4. Jest, o. Ten z opadu uderzył. Taki pod 30, nie? Może 30. Tak samo. Ale ja już dwa chyba tak zrobiłem. Maciek, masz? O. Ja wypuściłem jednego, Maciek ma drugiego. Duży? Weź? Pokaż go. Co? Nie, nie, podbierak nie. No. Tierdi w pysku. Tierdi. Ale... Słabo, tak, ale słabe branie, znowu. Leniwie biorą, wiesz, one z dna ściągają. To trochę ładniejszy trochę. Zobaczcie, jak zagryzają TRD bug od Zimana. No pięknie, pięknie.
jest piękny garb. No, piękny garbusek. No zobaczcie, kolejny piękny garb. Ile ma? 30, masz? 4. 33, 3 panie. No ładny, 30 tak dobry. No proszę. No kolejny taki za 30. Pokaż go do tej marki. Zobaczcie. A tak był na wodzie i miałem na tym pleckę, wiesz? Ale rozmiarowo będzie podobny jak twój chyba, wiesz? A? Rozmiarowo będzie podobny. 30-30 bara może. A? Ładny grubasek, co? Drugi rzut. Wszystko wracają do wody. I poszli. Zobaczcie, co dzisiaj dawało na ryby. Susimany, TRD. Na to wszystko tworzyło. Mieliśmy zielony taki szczar. Dokładnie, no i co? No, ogólnie ta, rzucaliśmy przynętami do dna. Kilka takich delikatnych podbić. Czasem się zostawiało się. Zostawiało się na dnie, ewentualnie szurało po dnie, wtedy były brania. No ale jakby to było na tyle, oczywiście. Próbowaliśmy innych przynęt i nic, a tylko ten Zimany nam dawały ryby. Tak, dokładnie. Oczywiście na czaburasce i haku offsetowym. No, także... Ja miałem 5 gram wcześniej i nie miałem tak, w ogóle. No. Dopiero 10 gram założyliśmy i dopiero jakieś brania były. Także, no działało. Jak na luty, to... Mega dzisiaj, nie? Dobrze się działo, no. No my już po. No także kończymy. Zmarliśmy. Adam już uciekł chyba z 2 godziny temu. No. Także, no co, jak Adam się zawinął, zachowaliśmy jeszcze ile tam? Z 5-7 koni? Więcej, z 10 na pewno. No jakoś tak. No taka po 30-30 para może. No. Także działo się. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, jedna przynęta TRD Pak od Zimana. Jeden kolor. Tak, jeden kolor dosłownie. Łapaliśmy dosłownie przy samym dnie, podbijając delikatnie, zostawiając na parę sekund i wtedy właśnie były brania. Także... No, działo się, no nie spodziewaliśmy się, że akurat tak połapiemy, a działo się naprawdę. No, jak na luty, także... Ja jeszcze przecież ładnego konia spiąłem. Tak, Maciej miał ładnego też, a tam jeszcze nasz szybaka spiął też z rzeki, bo byliśmy na rzece rano, znaczy byliśmy na odpływie rzeki rano, potem poszliśmy na główną rzekę, na głównej rzece mieliśmy co, jednego szybaczka złapałeś małego, nie? Ja małego złapałem. Adam złapał jednego tego koło 70, no i... Dwa mu spadły, nie? Tak, i dużego, to jeszcze jednego dużego miał, także... To było na tyle, nie? No, jak na taki dzień, na luty, no to ładnie to było. To ładnie. Dobrze zimno, zmarliśmy, zmokliśmy. Dokładnie. Także jak coś, to lajkujcie, subskrybujcie i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdro. Elo.